Otwieram 70. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 20 radnych obecnych jest 17 radnych. Powód nieobecności trojga radnych jest mi nieznany. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Heśmana. Witam media i wszystkich państwa obecnych na sali. 70. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwały otrzymali wszyscy radni. Jak wiem, o głos prosi pan burmistrz. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Serdecznie proszę o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce. Ta uchwała została przez służby wojewody, którą już podejmowaliśmy, uchylona ze względu na tak naprawdę tryb wykonania, tryb wejścia w życie i bym serdecznie prosił o ponowne uchwalenie i przyjęcie w porządku obrad tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja proponuję, żeby tę zmianę zapisać w porządku obrad w punkcie 3G, porządek obrad, ten projekt uchwały. I myślę, że jeśli państwo będziecie mieli inne zdanie, to będziemy głosować, ale myślę, że potraktujemy to jako autopoprawkę do porządku obrad. A że w wypadku sesji nadzwyczajnej gospodarzem porządku obrad jest burmistrz miasta, wydaje mi się, że potrzeby głosowania tego zmiany porządku obrad nie ma. Jeśli państwo jesteście, podzielacie mój pogląd, przystępujemy do realizacji porządku obrad. W związku z tym jesteśmy w punkcie drugim, który brzmi ślubowanie pana Marka Łacha. Proszę państwa, może ja przejdę. Pozwólcie państwo, że odczytam postanowienie komisarza wyborczego w Elblągu z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Treść tego pisma brzmi następująco. Postanowienie nr 177/2023 komisarza wyborczego w Elblągu z dnia 4 lipca 2023 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1277 i 2418 oraz z 2023 roku pozycja 497 Komisarz Wyborczy w Elblągu postanawia co następuje. Paragraf 1. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 1 właściwym dla wyboru Rady Miasta Bartoszyce. Mandat obejmuje pan Marek Łach, kandydat z listy nr 4 KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie stracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się z pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf 2. Postanowienie przekazuje się zainteresowanemu wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz przewodniczącemu Rady Miasta. Paragraf 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpisał komisarz wyborczy w Elblągu Piotr Wacław Żywicki. I Wysoka Rado, ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu tekstroty pan Marek Łach wypowie słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania, tak mi dopomoże. Proszę pana Marka o powstanie i odczytam lotę ślubowania. Rota ślubowania brzmi. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję bardzo. Gratuluję panu radnemu. Witamy w gronie radnych. I dla porządku teraz informuję, że stan rady to 21 radnych. A obecnych jest 19 radnych na ten moment. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Otrzymali panie i panowie radni. Projekt oznaczony numerem 1/70. Poproszę panią Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody, dział 700, rozdział 795, zwiększenie o 41 364 zł. Dochodów składa się na to 18 843 zł, dofinansowane przez 3 rodzinne ogródki działkowe, które będą realizowały projekt pod nazwą Wykonanie planów zagospodarowania ogródków. I kwota 22 520 zł 40 groszy dofinansowana przez marszałka województwa. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.01 i 801.04, zwiększenie o 14 000 zł dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853.95, zwiększenie dochodów o 31 000 zł z tytułu zwrotu VAT od zakupionego węgla. Opinia pozytywna. Dział 855, rozdział 855.02, zwiększenie o 39 000 zł dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Proszę państwa, ja może tak dzisiaj skrócę tą opinię i powiem tak, że na zmiany w wydatkach budżetu złożyły się praktycznie dwie pozycje takie, które się powtarzają. Jedna dotyczy dostosowania płac do nowej kategorii zaszeregowania i wszystkie te w poszczególnych działach i rozdziałach komisja zaopiniowała pozytywnie. A następna taka zmiana, która się też powtarza w wielu działach i rozdziałach, jest to zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku. Po długiej dyskusji i wyjaśnieniach pana burmistrza i skarbnika komisja wszystkie te zmiany też zaopiniowała pozytywnie. A dlaczego były takie dyskusje? Ponieważ w pierwszym ogłoszonym postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia, majątku nie została złożona żadna oferta. Zastosowano tryb z wolnej ręki, zgłosiła się jedna firma i zwiększyła po negocjacjach stawkę o 200% większą niż obowiązywały wcześniej. Dlatego te zmiany w poszczególnych wydziałach i rozdziałach zwiększające. Pozostałe to tak. Przesunięcie, rozdział 750-95 jest to przesunięcie między paragrafami wydatków na realizację projektu Cyfrowa Gmina. Oczywiście opinia pozytywna. I następny dział 801, rozdział 801.01, zwiększenie o 12 000 zł planu wydatków związanych z wymianą oświetlenia sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 4. Opinia pozytywna, rozdział 801.01, przesunięcie o 50 zł planu wydatków w projekcie rozwój czytelnictwa. I następny rozdział 801.04 i paragrafy 41, 90, 42, 40 i 43.00, przesunięcie o 1850 zł planu wydatków też w projekcie rozwoju czytelnictwa. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Następny jest tutaj zmiana
dział 853, rozdział 853-95. Zmiana zgodna z wytycznymi instytucji zarządzającej. To jest w realizacji projektu Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Oczywiście komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 901, zmniejszenie o 12 tysięcy złotych planu wydatków przeznaczonego na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I to by było wszystko. Dziękuję. Tak jak Państwu powiedziałam, gro to są zmiany w ubezpieczeniu i zmiany dostosujące nowe kategorie zaszeregowania płac. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pan radny Puszko, pani radna Zabłocka, proszę. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, ja chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi Piotrowi Patrykowskiemu, całej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny oraz Komisji Budżetowej za to, że właśnie dzięki wspólnemu działaniu udało się pozyskać z budżetu miasta kwotę 12 tysięcy złotych na wymianę zepsutego w wyniku awarii oświetlenia na hali sportowej w szkole podstawowej numer 4. Tam dzieciaki od marca no, nie mogły mieć zajęć z wychowania fizycznego. Ta współpraca właśnie pokazuje, że razem właśnie możemy więcej osiągnąć. Także jako rodzic, nauczyciel, radny bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy wszystkich tych poprawek właśnie dostosowujących do zaszeregowania, bo ja zdaję sobie sprawę, że to się zmieniło, ale kwoty, które mamy przeznaczone na fundusze płac są milionowe, a te poprawki, które tutaj mamy są tak naprawdę kosmetyką. Mamy jeszcze 4 miesiące, czy była konieczność w tej chwili zwiększania o te drobne, no bo 13 tysięcy, 14 tysięcy, to przy milionach to naprawdę nie są duże pieniądze. Czy była konieczność zwiększania tych kwot? Czy nie można było poczekać, nie wiem, do listopada, grudnia, kiedy już byśmy wiedzieli na pewno, że ten fundusz płac nam nie wystarczy? No tu wchodzą zwolnienia, wchodzą różne sprawy, które tak naprawdę potem ten fundusz nam troszeczkę zmniejszają. Dlatego czy była konieczność robienia tego teraz, czy nie można było poczekać do listopada, kiedy już byśmy wiedzieli, że wykorzystamy do w 100% budżet na fundusz płac. Proszę pan skarbnik. Pan burmistrz, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Radna, wszyscy Państwo Radni. I tak i nie. Po pierwsze, nie mamy tak mocno zabezpieczonego funduszu, bo to nie dotyczy tylko Urzędu Miasta, tak a propos. To również dotyczy na przykład robót publicznych. Na roboty publiczne nie mamy dodatkowych pieniędzy. Tak? Jeżeli robimy już te działania związane z robotami publicznymi, czy z działami w MOPS-ie, czy w innych jednostkach, to tamte budżety są skrojone tak naprawdę na dokładną kwotę tych wynagrodzeń i tamten okresy czy możliwości zwolnienia, tak jak mówimy, zdrowotnego, często są osoby zastępowane przez zatrudnianie na zlecenie, zatrudnianie na zastępstwa, czyli tak naprawdę te pieniądze nie wracają do budżetu, tak naprawdę są wykorzystywane, bo zasób pracowników jest dość mały tak naprawdę w każdej jednostce, więc to jest wykorzystywane w ten sposób. I powiem wprost, no, nigdy żaden pieniądz związany z wynagrodzeniami nie jest marnotrawiony. Natomiast to było dla nas również zaskoczeniem, że te grupy zaszeregowania się zmieniły. To można powiedzieć prawie z dnia na dzień. Myślę, że jest to działanie, wiadomo dlaczego. Natomiast ja nie chcę o wyborach mówić, więc jakby to jest pewna logika i wskazanie, że te grupy były przez wiele, wiele lat zbyt niskie. One wpływają tak naprawdę na budżet. Pani mówi, że to są niskie kwoty, ale ich jest bardzo dużo i ta kwota globalnie nie jest mała. I jeżeli ja mam mieć poczucie bezpieczeństwa wynagradzania, a nie szukania w grudniu pieniędzy na to, czy mi wystarczy na jakieś wynagrodzenie, ja mimo wszystko wyrównując, bo to jest jakby od lipca, tak? Zgadza się?
od 1 lipca kształtując te wynagrodzenia, ja muszę mieć bezpieczeństwo finansowe przede wszystkim pracowników i dlatego Państwu też to zgłaszam. To samo mieliśmy i tę prośbę bardzo dużą od Pani Dyrektor MOPS-u, bo tu jest tak naprawdę gro większe, bo te grupy zaszeregowania tam były bardzo niziutkie, opłacani ludzie i dlatego musieliśmy do tego doprowadzić. Wiem, że tego jest dużo, natomiast jak Pani widzi też, że jest to mnóstwo rozdziałów i te rozdziały trzeba było dookreślić. Czy można było zrobić w grudniu? Może i można było. Ja mówię, ja wolę mieć to takie bezpieczeństwo pracowników, bo to jest dla mnie w sumie najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze Pani? Proszę Pani Skarbnik. Tu jeszcze nie ma zmian dotyczących oświaty, tak, tych pracowników, ponieważ no, tam jest zmiana, wiadomo, głównej księgowej chcieliśmy dać, żeby się wdrożyła do pracy, ale to później zrobimy, bo na razie niech przejmie obowiązki po pani księgowej głównej. A może pan doprecyzować, bo ja nie bardzo rozumiem. Chcemy głównej księgowej, bo żeby się wdrożyła, ale nie wiemy. Tak, nie. Mógłby pan doprecyzować, o co tu chodzi. To znaczy ja jeszcze, jak jestem przy głosie, panie burmistrzu, żeby była jasność. Ja nie mam nic przeciwko temu, bo wiadomo, że zaszeregowanie się zmieniło. Wiadomo, że pracownicy muszą dostać to, co w zaszeregowaniu. Tylko po prostu no, ja pytam, czy nie można było tego zrobić na przykład w listopadzie, wiedząc, że będzie mi brakowało na przykład nie 13 tysięcy, a 6, tak? O to mi chodzi tylko. Bo no jeszcze jest sporo czasu i tutaj moja taka po prostu, no mój, tu jest taka tylko wątpliwość, tak? A panie skarbniku, proszę o doprecyzowanie, bo jak pan powiedział, tak, chcemy, bo coś tam. Chodzi o pracowników na przykład w szkołach, tak? Tych obsługi, tak? Też tam mogą być ruchy, ale na razie tego nie robimy, ponieważ pani księgowa odchodzi na emeryturę i pani nowa, która no, żeby przejęła obowiązki w miarę bezproblemowo, no, żeby się wdrożyła i ewentualnie później będziemy to robić. Chodzi oczywiście o zwiększenie najniższego wynagrodzenia dla osób. Tak. No to wszyscy już teraz wiedzą, o co chodzi. No właśnie. Jeśli nie ma więcej pytań? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/70, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Nie działa, pani Krysi. Nie działa. Pani Ela jest za. Nie działa. Skoczyło. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 3b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 1270. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu jest pozytywna. Wieloletnią prognozę finansową, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie głosujemy, kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 3c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr 431/2023 z dnia 22 czerwca 2023 oraz uchwały Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2023. Jest to projekt oznaczony numerem 3/70. Również poproszę tutaj panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę. No naszym... Nie, jeszcze nie uchyliła. A co? Taka sugestia jest, żebyśmy my to uchylili, żeby oni nie mieli tych kasy. No to w związku z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej musimy tą uchwałę uchylić. I opinia jest pozytywna. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie, uchylona. Punkt 3d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia budowa oświetlenia zewnętrznego w ulicy Traugutta w Bartoszycach. Projekt oznaczony numerem 4/70. Poproszę panią radną Lucję Indryczkę, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Projekt uchwały to komisja zaopiniowała pozytywnie. To jest adekwatne do tej właśnie uchylonej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 3e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie integracyjnego przedszkola publicznego nr 4 przy ulicy Bema 49 w Bartoszycach. Projekt oznaczony numerem 5/70. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu jest pozytywna. Jest to przedstawiony nowy, zmodyfikowany projekt uchwały w stosunku do uchylonej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie teraz. Elżbieta. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 3f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Projekt oznaczony numerem 6/70. Tym razem poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu jednogłośnie pozytywnie opiniuje. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Ewa Kapusta. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 3g porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia zasad zakorzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 7/70. Proszę panią radną Ewę Kapustę, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Pani Wioletta Machniewska głosuje? Poproszę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obradę 70. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność. Dziękuję.